Bonjour, bienvenue au restaurant polonais comme chez Babcia à Lens. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, une nouvelle recette. C'est quoi qu'on goûte? Les kopetka. Peut-être connaissez-vous les chagoufki. Ce sont la même chose. En fait, les chagoufki, c'est le nom qui vient de la région de Poznan. On dit qu'on coupe en biais. Nachage. Nachage, ça veut dire couper en biais. Nachage, chagoufki. Voilà le mot. Mais dans toute la Pologne, vous appellerez ça kopetka. Et Renata va vous expliquer comment elle fait et comment elle les prépare, que ce soit à l'eau ou à la poêle. Vous voyez ça avec elle. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, jak zrobić kopytka. Kopytka jest to bardzo prosta rzecz, to są kluski na bazie ziemniaków ugotowanych, także zapraszam. Oto składniki, które potrzebujemy do zrobienia kopytek. Główną rzeczą, którą potrzebujemy do przygotowania kopytek, są ziemniaki wcześniej ugotowane i zmielone. Mąka pszenna, jajka i odrobinę soli. Potrzebujemy dużą miskę, w którą wsypujemy wszystkie nasze ziemniaki. Dodajemy mąkę pszenną. Najprostszy sposób, żeby wiedzieć, ile mąki potrzebujemy, to zrobić sobie kółko z ziemniaków i 1/4 część tego kółka wypełniamy mąką. Dodajemy 2 jajka, odrobinę soli i przystępujemy do wyrabiania naszego ciasta. Ciasto musi być dosyć elastyczne, żeby odchodziło od miski, nie może się zbytnio kleić. Także w trakcie wyrabiania będziemy wiedzieli, czy dodajemy jeszcze mąki, czy nie, czy już nam wystarczy tej mąki w cieście. I w miarę dokładnie, żeby dobrze połączyć ziemniaki, mąkę i jajka. Jak widzicie Państwo, ciasto już jest ładnie wyrobione, ładnie nam odchodzi od miski. Tak właśnie przygotowane ciasto jest nam potrzebne, aby zrobić odpowiednie kopytka. Posypujemy sobie troszeczkę blat mąką, żeby ciasto nam się nie przykleiło. Układamy ciasto na blacie, bierzemy blaszkę, wysypujemy sobie ją mąką. Na niej będziemy układać już zrobione kopytka. Tniemy sobie kawałek ciasta, kleimy w mały wałeczek, rolujemy, przyklepujemy i tniemy pod ukosem, żeby powstawały nam kopytka. Przygotowane kopytka gotujemy we wrzącej wodzie, lekko osolonej, pojedynczo, nie wszystkie razem. I czekamy dosłownie 2-3 minuty, do momentu, aż kiedy kopytka nam się ugotują i wypłyną na wierzch. Kopytka możemy serwować prosto z wody, bezpośrednio na talerz. Ewentualnie możemy je przygrzać na patelni, na masełku lub oleju. Tak właśnie serwujemy je w naszej restauracji. Kopytka nasze są już gotowe, możemy je wyciągać na talerz. Tak jak widzicie Państwo, kopytka to jest bardzo prosta i szybka w przygotowaniu potrawa. Proszę, nasze kopytka są już gotowe. Renata vous a donc préparé les kopetka ou chagoufki, comme vous le souhaitez. À la carte, nous les proposons en accompagnement avec le duo de saucisse ou avec le cendre, le poisson blanc. À bientôt, j'espère, et bon appétit. Serdecznie zapraszamy na kopytka. Życzymy smacznego.